Zbliża się 18 lutego, czyli wielki dzień dla osób śledzących postępy misji Mars 2020. W ramach tej misji, warty prawie 3 miliardy dolarów łazik Perseverance podejmie próbę odnalezienia śladów starożytnego życia na Marsie oraz przygotuje próbki gleby, które w przyszłości trafią na Ziemię. Ponadto zademonstruje szereg nowych technologii eksploracyjnych. Lecz zanim rozpocznie jakiekolwiek z tych działań, najpierw musi przeżyć moment lądowania na powierzchni w kraterze Jezero. Nie ma gwarancji, że łazik przetrwa ten ryzykowny manewr. Co więcej, dotychczas mniej niż połowa wszystkich misji, których celem była powierzchnia planety, zakończyło się powodzeniem. Ta liczba jest jednak zniekształcona przez wiele niepowodzeń w pierwszych kilku dekadach ery kosmicznej. Ostatnie osiągnięcie NASA na czerwonej planecie są dosyć zachęcające, odpukać w niemalowane. A Mars 2020 zastosuje sprawdzoną strategię lądowania, użytą z powodzeniem przez jego poprzednika, łazik Curiosity, który wylądował w sierpniu 2012 roku i działa do dziś. Curiosity sprawdza, czy na Marsie istniały warunki do występowania życia w przeszłości oraz bada zmianę klimatu z ciepłej i mokrej do ekstremalnie zimnej i suchej planety. Misja Mars 2020, która wystartowała 30 lipca zeszłego roku, będzie aktywnie poszukiwać oznak życia na Marsie. Żadna wcześniejsza misja tego nie robiła, choć lądowniki Viking szukały śladów życia po wylądowaniu na Marsie w 1976 roku. Perseverance pomoże również sprowadzić polowanie na życie z Marsa na Ziemię. Łazik zbierze i przechowa kilkadziesiąt próbek, które w ramach wspólnej kampanii NASA oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej zostaną przywiezione na naszą planetę już w 2031 roku. Gdy nieskazitelnie czysty materiał z Marsa znajdzie się na Ziemi, naukowcy w laboratoriach na całym świecie będą mogli go zbadać przy użyciu znacznie potężniejszego i bardziej precyzyjnego sprzętu niż ten, który pojedynczy łazik może zabrać na czerwoną planetę. Mars 2020 zawiera również całkiem szeroką gamę instrumentów, które dostarczą nam wyjątkowych emocji. Na przykład malutki helikopter o nazwie Inguinity. We wczesnych dniach misji Mars 2020, która ma trwać co najmniej jeden rok marsjański, Inguinity wykona kilka lotów testowych, starając się zostać pierwszym pojazdem latającym, który kiedykolwiek będzie latał na świecie poza Ziemią. Sukces mógłby otworzyć Marsa na szeroko zakrojoną eksplorację lotniczą w przyszłości, jak to mówią naukowcy z NASA. Łazik Perseverance o wadze 1025 kg ma również na pokładzie instrument o nazwie MOXIE, co jest skrótem od Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. MOXIE będzie generować tlen z rzadkiej, zdominowanej przez dwutlenek węgla marsjańskiej atmosfery, demonstrując technologię, która, jeśli zostanie dopracowana oraz wyskalowana, może w przyszłości pomóc ludzkości znaleźć swoje miejsce na Marsie. NASA ogłosiła w listopadzie 2018 roku, że Perseverance będzie badać krater Jezero, dziurę w Ziemi o szerokości 45 km, około 18 stopni na północ od marsjańskiego równika. Ponad 3,5 miliarda lat temu Jezero gościło jezioro o wielkości jeziora Tahoe, a także powiązaną z nim deltę rzeki. A należący do NASA Mars Reconnaissance Orbiter zauważył na dnie krateru minerały i lastę, które tworzą się w obecności ciekłej wody. Na Ziemi również występują takie gliny i co ciekawe, w samej skale znaleziono życie drobnoustrojów. Sprawia to, że krater Jezero jest doskonałym miejscem do spełnienia naukowego celu misji Mars 2020, jakim jest badanie potencjalnie nadającego się do zamieszkania środowiska, które może nadal zachowywać oznaki starożytnego życia. A na wypadek, gdybyście się zastanawiali bądź mieli nadzieję, spotkanie łazików Perseverance i Curiosity nie dojdzie do skutku. Łaziki będą znajdować się około 3700 km od siebie. To, co jednak łączy obie misje, to strategia lądowania na powierzchni. Oba łaziki skorzystały z tej samej techniki miękkiego lądowania. EDL, po angielsku Entry, Descent and Landing, po polsku wejście, zniżanie i lądowanie, nazywane jest czasami 7 minutami grozy, ponieważ od wejścia w atmosferę planety z prędkością ponad 5 km na sekundę, całość kończy się zaledwie 7 minut później, gdy pojazd stoi na swoich kołach na powierzchni. Gdy Mars 2020 zbliży się do czerwonej planety wieczorem 18 lutego, statek kosmiczny zrzuci swój stopień podróżny, czyli część, która mieściła panele słoneczne
zbiorniki paliwa i radia potrzebne do długiej podróży międzyplanetarnej. 10 minut po tym kamieniu milowym, Mars 2020 uderzy w atmosferę czerwonej planety z prędkością prawie 20 tysięcy km na godzinę, a zegar zacznie tykać. Chociaż atmosfera Marsa ma zaledwie 1% grubości ziemskiej atmosfery, to jest wystarczająco duża, aby spowolnić pojazd poprzez opór powietrza, ale taka usługa ma swoją cenę. Tarcie wygeneruje temperaturę rzędu 1300 stopni Celsjusza na powierzchni osłony termicznej statku kosmicznego. Sam Perseverance nie doświadczy takich ekstremów. Jego temperatura będzie zbliżona do temperatury pokojowej wewnątrz ochronnej powłoki Mars 2020, która składa się z osłony termicznej i części zwanej tylną powłoką. Mars 2020 otworzy swoje naddźwiękowe spadochrony o szerokości 21,5 metra, około 4 minut od wejścia w atmosferę, gdy statek zwolni do prędkości około 1500 km na godzinę. Aby uzyskać właściwy czas rozłożenia spadochronu, Mars 2020 użyje nowej technologii zwanej Range Trigger, której Curiosity nie posiadał. Jest to system, który będzie na bieżąco mierzył odległość do celu i na tej podstawie sam automatycznie zdecyduje, kiedy spadochron powinien zostać otworzony, by znaleźć się jak najbliżej planowanego punktu, w którym chcemy wylądować. 20 sekund po otwarciu spadochronów, Mars 2020 zrzuci swoją osłonę termiczną, wystawiając Perseverance na szybko napierające powietrze czerwonej planety. Łazik zacznie wtedy szczegółowo dokumentować swoje opadanie, pstrykając zdjęcia marsjańskiej powierzchni i używając radaru do określenia swojej wysokości. Zdjęcia te zostaną wykorzystane przez inną nową technologię, którą zaprezentuje Mars 2020 – Terrain Relative Navigation, która polega na porównaniu zdjęć z opadania z mapą pokładową w celu wybrania najlepszego miejsca do przyziemienia. Jak poinformowała NASA, członkowie zespołu z wyprzedzeniem sporządzili mapę najbezpieczniejszych obszarów strefy lądowania. Jeśli Perseverance uzna, że zmierza w kierunku bardziej niebezpiecznego terenu, wybierze najbezpieczniejsze miejsce. Spadochron spowolni Marsa 2020 do około 320 km na godzinę. Wciąż o wiele za dużo, aby bezpiecznie lądować. Wtedy uruchomi się 8 silników plecaka rakietowego, który ostatecznie spowolni pojazd do zaledwie 2,7 km na godzinę. Następnie na wysokości 20 metrów zacznie się manewr podniebnego dźwigu. Pojazd zostanie opuszczony w kierunku powierzchni na linach, a po wylądowaniu łazik odetnie kable, a plecak rakietowy odleci, by wylądować w bezpiecznej odległości od łazika. Tak, brzmi to trochę szalenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Mars 2020 będzie musiał zrobić wszystko samodzielnie, bez żadnej pomocy ze strony kontroli misji. Dotarcie sygnału z Marsa na Ziemię zajmie ponad 11 minut, czyli więcej niż cała sekwencja wejścia, zniżania i lądowania. I na koniec taka krótka informacja. 15 lutego 2021 roku została uruchomiona darmowa aplikacja Mission to Mars AR. Dzięki niej użytkownicy mogą obcować z łazikiem marsjańskim we własnym domu, a nawet przenieść się na czerwoną planetę. Aplikacja została stworzona w związku z lądowaniem łazika Perseverance, który już 18 lutego postawi swoje koła na powierzchni Marsa. Jest to o tyle interesujące, że cała aplikacja powstała przy ścisłej współpracy z NASA. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie znaleźć tę aplikację Mission to Mars AR w sklepie Play bądź App Store. I od razu się zabezpieczam, że to nie jest reklama. I to już wszystko w tym materiale. Dzięki bardzo za obejrzenie do końca i zapraszam do sprawdzenia innych moich materiałów oraz moich social mediów, by być zawsze na bieżąco z moimi produkcjami. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia już w kolejnym materiale. Aha, i nie zapomnij sprawdzić innych moich filmów, na pewno się nie przejedziesz.